Najlepszym przykładem, jak dobrze broni się jęczmień ozimy hybrydowy przed suszą, to właśnie widzimy, rośliny są dorodne, gdzie patrząc na przykład na pszenicę, plantacje były zielone, przyszły bardzo silne upały i dzisiaj widzimy na pszenicy martwą zieleń. Ona już przestała nalewać ziarno, gdzie w tym okresie powinna w pełni nalewać ziarno. A ten proces po prostu został nagle zatrzymany przez bardzo silne upały, które nas nawiedziły i brak wody, który jest notoryczny, myślę, że od 3 lat. A jęczmień hybrydowy po prostu, ja to nazywam, że on tak trochę przechytrzy tą suszę, że dzieje się to wszystko odrobinę wcześniej i te rośliny zdążą wytworzyć przyzwoity plon, a na tym nam zależy. A jęczmień uprawiam w gospodarstwie, mamy hodowlę trzody chlewnej. Jest to bardzo dobra pasza, wysoka zawartość białka, bardzo fajny stosunek włókna. Przy bilansowaniu dawek pokarmowych wychodzi to idealnie. Jesteśmy na plantacji jęczmienia hybrydowego odmiany Wotan. Jest to plantacja 10-hektarowa. Przed plonem była pszenica, jest to plantacja na orce. Wysialiśmy 400 kg polifoski szóstki pod pług, została przyorana. Jęczmień siany między 17 a 19 września. Na chwasty tutaj szedł bokser, na jednoliścienne, poprawka wiosną na dwuliścienne. Na jesieni dwukrotny zabieg na szkodniki ssące na mszyce, żeby zapobiec żółtej karłowatości jęczmienia. I myślę, że patrząc na plantację, to dzisiaj mogę powiedzieć, że raczej zabiegi trafione. Wiosną na pierwszy zabieg poszedł tilt turbo. Mimo że plantacja wyglądała bardzo zdrowo, zastosowaliśmy tilt turbo w dawce 1 litra. Następnie w fazie pierwszego kolanka zastosowałem 0,8 modusa flexi. Na liść flagowy poszedł Elatus Era w dawce 1 litra. Następnie w fazie pełnego liścia flagowego, gdzieś niegdzieś pokazywały się pierwsze ości, zastosowaliśmy 0,3 litra etefonu. I do tego było dodane jeszcze 0,15 litra modusa. I na tym zabiegi zakończyłem. Plantacja jest w miarę stojąca, nie ma miejsc, gdzie by jęczmień wyległ. Jęczmień jest fajnie usztywniony, mimo że wyrósł dosyć wysoko, źdźbła są na tyle sztywne, że nie wyległ. A obserwując inne pola, w wielu miejscach widać, że ten jęczmień powylegał i to dosyć mocno. Jestem w Akademii Jęczmienia Hybrydowego od początku jej powstania. Moim pierwszym nauczycielem uprawy jęczmienia hybrydowego był pan dr Andrzej Bruderek, pracownik Sengenty. I to co on powiedział wtedy, sprawdza się do dzisiaj. W uprawie jęczmienia hybrydowego najważniejszą rzeczą jest nie przesadzać z obsadą. Osobiście uważam, że raczej schodzimy w dół. Na tym polu było wysiane żywych ziaren na metr kwadratowy 160 i widzimy, że plantacja jest naprawdę gęsta, nie ma braków. Podstawowym warunkiem przy uprawie jęczmienia hybrydowego jest pierwsza dawka azotu wiosną, wcześnie, ale 40 kg na hektar. I to jest cały klucz do sukcesu, bo jeżeli przesadzimy z pierwszą dawką, dokrzewimy te rośliny nadmiernie i wtedy jest niska masa 1000 ziaren i plonu nie ma. Współpraca z Sengentą to jest kopalnia wiedzy. Jest to firma wiodąca w ochronie roślin. Posiada własne stacje hodowli i dzieli się tą wiedzą z nami, z producentami.